Witajcie, tu Andrzej, znany wam też jako Ragdar Smocza Krew, czarownik naszej niecodziennej drużyny. Pewnie część z was zastanawia się, dlaczego Ragdar tak często ląduje w niebezpiecznych sytuacjach i stoi na froncie wielu walk. Przecież każdy normalny użytkownik magii stara się atakować przeciwników i wspomagać swoich sojuszników, utrzymując spory dystans od wszelkiego niebezpieczeństwa. Lecz Ragdar nie jest pierwszym lepszym czarownikiem. Od małego wychowywany był już na dobrego przywódcę, przede wszystkim dbającego o swych poddanych. Nie potrafił stać obok czyjejś krzywdy, więc ratując goblińskie plemię, nie zawahał się pospieszać swojej drużyny, nawet jeśli wystawiło to ich na niebezpieczeństwo. Sorry, Adara. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy obserwują nas na Facebooku. Niedawno przekroczyliśmy ponad 100 polubień. Zapraszam też wszystkich do obserwowania nas na Instagramie i YouTubie, a teraz życzę wam miłego słuchania kolejnego odcinka. To ostatnio skończyliśmy na pokonaniu przez was Grauladona. Który krokodyla. Warczał, tak, krokodylka, który warczał na grupę goblinów i na niziołka, który jednego z goblinów trzymał i po nieudanej próbie zastraszenia, a raczej dwóch nieudanych próbach zastraszenia, okaleczył tegoż goblina, odcinając mu ucho. Więc zacznijmy od rzutu na inicjatywę. Ragdar 20. 18 roku. Rolf 19. A ja 16 i nie muszę mówić chyba swojego imienia, co? 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 Zaczynamy, runda pierwsza. Ragdar. To z tego, co pamiętam, Ragdar trzymał w jednej ręce kuszę, w drugiej zwój wyciągnięty. Jak kazałeś się znać sobie. Więc wypuszczam kuszę darmową akcją i ze zwoju wyczytuję zaklęcie magiczny pocisk, który rzucam na tego niziołka. Ile akcji na to poświęcasz? Wszystkie trzy. Wszystkie trzy. Super. To będzie 3k4 plus... ile? Plus 4. Plus 4, dobra, to rzucę osy na 3k4. 10 plus 4 to jest 14 punktów obrażeń. Dobrze, więc trzy magiczne pociski lecą w stronę niziołka, trafiając go gdzieś w bok. Rolf. Żyje, tak? Oczywiście, że żyje. Tak, tak, żyje. Ja tylko przypomnę, że to, co tutaj widzicie, te gobliny, które stoją na południu, niziołek i jeszcze jeden goblin, to jest nad wami, czyli musicie najpierw się dostać wyżej. Tak, a zaklęcie magiczny pocisk automatycznie trafia w cel, nie muszę nawet rzucać na to. Dlatego mogą sobie tak rzucić, a niestety mój zwój się właśnie rozwalił. Rokunowi się wtedy nie udało tutaj wspiąć, z tego co pamiętam. Nie, spadł, zsunął się. Jedyny sposób, żeby się wejść na górę, to jest wpięcie się na górę, tak? Przynajmniej na te schody, żeby później wejść. Tak. Tam, gdzie jest rakun, jest 10 stóp w górę zawalonych schodów. Możesz mnie podrzucić. Czekaj, 10 stóp to jest jakieś, ile, 3 metry? Mhm. Musimy jakoś odciągnąć go od tej goblinki. Znaczy się na razie to on odciągnął od niej jej ucho, więc... Jezu. Co mi tu jeszcze zostało z moich zaklęć? No nic przydatnego. Znaczy, jeśli bym go chciał w tym momencie zaatakować, to pewnie będę miał jakieś modyfikatory jeszcze na minusie, tak? Tak, no... Zależy jeszcze, czym będziesz próbował atakować. Zależałoby mi na boskiej lancy. No to w tym momencie jego zasłania i to w dużej mierze tam kawałek muru, więc to by było tak, jak ostatnio Ragdar próbował do niego strzelać, więc na minus 4. Czyli minus 5 w moim przypadku, bo jeszcze choroba, nie? Tak. A jeśli bym chciał pomóc Rakunowi, jakby... wskoczyć na górę, to jakby to wyglądało? W sensie coś mu po prostu doda jakiś modyfikator do rzutu, czy cokolwiek? To znaczy, to jest tak, przygotowujesz po prostu sobie akcję pomocy, podchodzisz do rakuna, przygotowujesz akcję pomocy i w momencie, kiedy rakun będzie próbował się wspiąć, to wykonujesz test ze skalą 20. Jeżeli ci się uda, to twój towarzysz dostaje plus 1. Jeżeli ci się krytycznie uda, to dostanie plus 2. Plus 1 do rzutu? Tak. A jeśli wypadnie 1, to go zabijesz. Jeśli będzie krytyczna porażka, to ma minus 1 wtedy. To może mi lepiej nie pomagać. Okej, okay, dobra. W takim razie atakuję niziołka z boskiej lancy. Zasięg 30, czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kratek. Jedna po przekątnej, to i tak się liczy za 5.
Więc będzie, nie? Tak. No, a na wysokość jeszcze ten gumuru? Masz wysokość... A, tak, niestety. Andrzej, tu ma rację. Chciałbym podejść. Bo jest wysokość, tak jak mówiłem, jest 30-40 stóp wysokości i ty jeszcze na skos, więc nawet możesz sobie Pitagorasem policzyć, ale to jest za daleko. Jeśli bym podszedł, jak pewnie podejdę, to znowu go nie będę widział, bo będzie zakrywał go mur, tak? Tak. W ogóle nie będziesz go widział. Paskudnie. Ja już przygotowałem swoją księgę czarów. Nie widzę w takim razie nic sensownego, co mógłbym zrobić. Mogę się też ewentualnie próbować wspinać na górę, ale... Możesz. No, możesz. Ale ja lubię tę muzyczkę. W sumie, skoro wy tutaj szyjecie na odległość... A nie możesz mnie uleczyć? Nie ma leczenia już. Cześć ciebie za kapłan. Trzymam ich tutaj przez całą grę. Staram się leczyć. Opiekuję się, głaszczę po głowie i tak mi się od... Będziesz coś kiedyś... Wspinał się na górę. Czyli... Proszę, atletyka. Wyszło mi całe 12. Niestety. Prawie ci się udało i w ostatniej chwili ręka ci się obsunęła i spadłeś obok rakuna. I to była w ramach jednej akcji? Znaczy... No, podszedłeś, spróbowałeś się wspiąć, więc masz jeszcze jedną akcję. Możesz spróbować drugi raz. No to spróbuj jeszcze raz, no jakby... Jestem... uparty, tak? Nieustępliwy. Widzę, że ktoś jest zagrożony, chcę mu pomóc. 13. Nadal już myślałeś, że już złapałeś i ułamał się ten kawałek muru, którego się trzymałeś. Rakun. Czy ktoś ze mnie żartuje dzisiaj? Mój Bóg. Wcale nie ja. No to ja spróbuję się wspiąć. Ja leżę czy stoję? Zsunąłeś się, ale stoisz. To nie jest tak, że się przewróciłeś. Okej, no to będę próbował wspinać się z powrotem. No nie, 8. To stanowczo za mało, nie udało ci się. Macie straszny problem ze wspięciem się. Może ja... Coś, jeszcze raz. Mokre kamienie. 20. No. Tak, udało ci się tu w tym momencie. Już złapałeś się kamienia, który najbardziej występował na górze i udało ci się wspiąć po tym gruzowisku. To 3 razy sztuka. I jeszcze jedna akcja. Czy mogę za tej akcji użyć, żeby pomóc potem Rolfowi się wspiąć? Możesz to przygotować, wtedy spróbujecie. Chyba, że macie coś, czym chcecie sobie pomóc. To też jeszcze zawsze może. W sumie ja mam linę. Powinienem mieć. Ale to na wyciągnięcie liny poświęcisz ostatnią akcję, nie? Jeżeli tak, to spokojnie. Jeżeli wyciągniesz linę, to wtedy na pewno będzie wszystkim się łatwiej wspinać. Jeżeli będziesz tam stał i ją trzymał, albo ją przywiążesz. Ale to wtedy będzie na dwie akcje, tak? To będziesz musiał ją wyjąć. Ale powiem tak, nie, uznam, że za jedną akcję wyjęcie i przywiązanie liny, spoko. Dobra, to ogarniam liną. Adara. To w takim razie ja podchodzę i wspinam się po tej linie. Atletyka? 23. Bez liny byś dała radę, spokojnie, zwinnie, ciach, ciach, ciach i jesteś na górze. Jej. To były dwie akcje, jeszcze jedna. I teraz ja znowu muszę coś rzucić, żeby się tam wspiąć, czy po prostu nie, to spokojnie już są podejść? Momencie, to już są w tym momencie schody, które w tym miejscu dokładnie, tutaj gdzie pokazuję, można przejść. Wchodzisz schodami wtedy na te zabudowania wyższe. Czyli mi teraz została już tylko jedna akcja, no nie? Bo tam podeszłam, tak. Się wspięłam. Okej, no to tutaj kończę. Dobrze. Tura Niziołka. Zaraz zginę. Ziołek cały czas trzyma goblinkę przy sobie, która najwidoczniej zemdlała z bólu, więc wypuszcza ją ze swoich rąk, ona pada nieprzytomna na ziemię i będzie próbował rzucić w ciebie swoim sztyletem. Mówiłem, żebyście się nie wtrącali! O tak. Zaatakuj kogoś swojego wzrostu! Oh wait. Co? I to jest 26. Co? Obrażeń. Nie obrażeń, na trafienie. Przeleciało przez 3 gobliny. Kurde, co ty kryta wyrzuciłeś? Nie, to nie jest krytyk. No, w każdym razie trafiłeś, no. Tak, to trafia. I zadaję ci jedno obrażenie. Uff, już tak słyszałam, takie 11. To była pierwsza akcja. Druga akcja wyciągnie swój krótki łuk i odda z niego strzał.
czyli na minus 5. I to jest 17. Nie trafia. I jako trzecią akcję będzie się wycofywał w stronę drzwi do wieży. Druga runda, Ragdar. Ja cały czas tylko przypomnę, że ty, Atara, jesteś ciągle chora. Przez to też masz minus 1 do wszystkiego. Łącznie z klasą pancerza. Ej, to na tym 17 powinieneś był trafić. W takim razie 3 punkty obrażeń. Po co się przypominasz? No, żeby być fair, no. Czy po tym gruzie mogę się spiąć? Czy ktoś w życiu ci kiedykolwiek powiedział, bądź fair na swoją niekorzyść? Nie, ona robi to specjalnie, żeby potem oszukać przy większej stawce. A, okej. Ja po prostu lubię samą masę. Jedno tylko rzecz jeszcze dodam. Ona ma buffa od tego. Jedno tylko rzecz jeszcze dodam. Coś, co robiliśmy nie tak do tej pory, mianowicie dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest przestraszony bądź chory, to te minusy liczą się też do klasy pancerza. I to, co robił Ragdar ze swoją tarczą, było niewłaściwe, jeśli idzie o przekazanie energii z tymi wyrastającymi smoczymi łuskami, ponieważ to powinno działać na cel zaklęcia. Ponieważ tarcza działa na Ragdara, to smocze łuski pojawiają się również na Ragdarze. To musiałoby być zaklęcie, które działa na kogoś. Także od tej pory tak robimy. Dobrze, która tak. Ragdara? Dobra, w takim razie krzyczę do niego. Jeśli natychmiast przestaniesz i poddasz się, darujemy ci życie. Czy to jest dyplomacja, czy zastraszanie? Dyplomacja. Dyplomacja, proszę bardzo. Wow. Wszystko jedno, może być zastraszanie. Słuchałeś kiedyś polityków? Rzucaj. 22. 22. Ale ja nie mogę, nie po tym, co zrobiłem. No, chyba troszeczkę go poruszyłeś tym, co mówiłeś, ale nadal wam nie ufa. To była twoja pierwsza akcja. A drugą zamierzam kontynuować tą rozmowę. I mówię do niego, słuchaj, jest nas o wiele więcej niż ciebie, no... Powiedzmy sobie szczerze, masz małe szanse na przetrwanie, a nieważne co zrobiłeś, mam nadzieję, że zdołamy ci jakoś pomóc i jednak wiadomo, jeżeli dokonasz jakichś strasznych czynów, to musisz ponieść taką albo inną karę, lecz nie musi to być śmierć. Możemy ci pomóc. Teraz tak, jedna ważna uwaga, no po jednym takim rzucie na dyplomację to już jest tyle. Więc jeżeli chcesz kontynuować to i później próbować w kolejnych rundach, spoko, ale jeżeli chcesz drugiego rzutu... Nie. To jest dłuższa akcja, która wymaga dłuższego przekonywania, rozmowy i tak dalej. Taka krótka wiązanka, jaką puściłeś na początku, próbując go przekonać, okej, uznaję, nie jako pełną akcję wywołania jakiegoś wrażenia, częściowo, dlatego mówię, nie działa to tak w pełni, jak powinno. Ale załóżmy, że krzyczę to do niego w trakcie, jak próbuję się wspiąć. Okej, atletyka. To się nazywa multitasking, nie? Zastraszanie kogoś i wspinanie się jednocześnie. Dyplomacja. 11. Ale dzięki temu, że jest lina, ciesz się, że jest lina, udało ci się wspiąć. Czyli gdzieś tutaj dokuje, tak? Tutaj. To były twoje trzy akcje, Rolf. Czyli tak, Adara pilnuje goblinów. No, powiedzmy. A nie, bo ty po prostu tam biegłaś po schodach. Tak, biegła po schodach, te gobliny są tak stłoczone tam. A ja po prostu tankuję z tym jednym HP, no nie? W razie jakby coś chciało je zeżreć. Ale to nie chodzi o twoje HP, to chodzi o twoją klasę pancerza, moja droga. Obniżoną ważne, przez chorobę. Ja też mam ją obniżoną, więc... Tildo. No nic, no głupim byłoby tutaj siedzieć na dole i nic nie robić, więc oczywiście staram się wyjść na górę, czyli rozumiem, że znowu atletyka, tak? Tak. Rzuć... Mimo liny, nadal atletyka. Rzuć coś, co pozwoli mi wyjść na górę. Swoje włosy? 14. Powtórzę, cieszcie się, że już tam lina. Tak, udało ci się. Więc to było w ramach jednej akcji. Czy z tego miejsca mogę od razu wskoczyć na miejsce Adary, czy muszę iść tędy? Możesz. Okej, 25-30, czyli mógłbym wejść tutaj w ramach jednej... To się zgadza. I masz pełny widok na ziołka. Jeszcze jedna akcja, ale kurczę, moja lanca kosztuje dwie akcje.
więc tego już nie zrobisz. Możesz z nim porozmawiać. Ty z nim rozmawiasz. Akcja medycyny na tym, na rannej goblince, to ile było? Jedna czy dwie akcje? Właśnie, mogę ją wyleczyć. Przeszy jej ucho. Na mnie to nie. Na ciebie leczyłem w ramach tej godziny, więc twój limit się wyczerpał, moja droga. Znaczy akcja leczenia ran trwa 10 minut. Ja tego nie mogę, nie mogę tego to wykonać jest 100 w walce. Rund. Ja tego nie mogę wykonać w walce. A żadna pierwsza pomoc, a nic takiego? Sztuczne oddychanie i te sprawy. A to jest konkretny atut. Tak. Zrobię sztuczne oddychanie, zabandażuję i jeszcze coś tam się zaopiekuje w przeciągu 6 sekund, tak? Tak, jeszcze wyciągnij to moją kulę do sadomasu, zacznij mnie napierdalać, tak na 10 HP wskoczę. Czy ja wyglądam jak jakiś Koreańczyk? Znaczy się w całym szacunku do wszystkich Koreańczyków, tak? Oni są bardzo zdolnymi ludźmi. Dobra. No nic, postanowię w takim razie jakoś się tutaj zabezpieczyć przed jakimiś atakami. Rzucimy sobie po prostu tarczę na siebie. Dobrze. Jakby miał wymiar rzucać jakimś kolejnym nożem. Tarcza. Więc szukam oczywiście odpowiednich słów w swojej głowie i wypowiadam zaklęcie. Gdy przed ciosem się ucieko, to i z beczki dobre wieko. I oczywiście rzucam na siebie tarczę, dzierżę ją pewnie. Wiedziałem, że Rolf jest ze Śląska. Taka jedna ciekawostka, bo wy cały czas rzucacie tą tarczę na siebie, to dodaje wam plus jeden do początku następnej tury do klasy pancerza, ale oprócz tego pozwala wam użyć też reakcji bloku tarczą. Pamiętajcie, to dokładnie. A właśnie, dobra. Jeszcze jedna rzecz z moim leczeniem, tak na przyszłość, co prawda go nie mam w tym momencie, ale sobie doczytałem, że jeśli leczę na odległość, to mam bazowe 8. Okej, masz rację. Jeżeli używasz jedną akcję, to po prostu dotykasz kogoś i leczysz K8. Jeżeli używasz dwie akcje na odległość maksymalnie 30 stóp, leczysz K8 plus 8. Jeżeli używasz trzy akcje, to masz emanację na 30 stóp i leczysz K8 wszystkim naokoło. Tak, więc okay. Więc to tak muszę pamiętać na przyszłość, ale to tak, żeby tylko dodać. Lecimy dalej. Tak, to jest istotne. No. Dobra, Rakun. Rakun? Liczę stopy. Masz dwie. Mogę dzielić miejsce z kimś, czy nie? Możesz przejść przez miejsce, gdzie ktoś stoi, ale nie możesz... Nie mogę na nim się zatrzymać? Nie. Okej, to najpierw trafiam tu. To jest 25. Ja nie mam żadnej broni w ręce w tym momencie, nie? Nie strzelał z łuku? No, wspinałem się. Wspinał, więc zakładam, że go schował. Tak. O cholera, to ja zostawiłem kuśle tam na dole. No fuck. Leży obok Grauladona. Dobra, to ja ląduję tutaj i wyciągam łuk. Adara. Właśnie jak tak powiedzieliście o tym łuku, to ja w zasadzie też miałam wyciągnięty łuk. No, ale się wspinałaś, więc... No, to załóżmy, że co, że mam go na plecach po prostu? Tak. Tak, tak, okay. Dokładam, że przy wspinaczce go założyłaś na plecy. No i teraz trochę ciężko powiedzieć, co tutaj... Następnym razem trzeba w zęby łapać. Ja chyba po prostu wyciągnę ten łuk i będę strzelała do niego, bo to może zbliżanie się do tego niziołka to nie jest dobry pomysł. Będziesz strzelała do łuku? Strzelała do tego typa. Jeżeli chcesz strzelać do tego niziołka, to w tym momencie będzie na minus 2, ponieważ no, masz dwie ścianki, niezbyt wysokie, ale masz dwie ścianki, które ci go częściowo zakład zasłaniają. On jest też niewysoki, to jest niziołek, przypomnijmy. No i masz, czyli na minus 3 w sumie, licząc z twoją chorobą, chyba że próbujesz. To ja może najpierw sobie żygnę, co? A proszę bardzo, możesz spróbować się sprężyć i wyrzucić to z siebie. Gobliny. Rzucaj na wytrwałość. Tak. Oczywiście też na minus 1. No to gobliny sobie musiały nieźle pomyśleć, nie? Wybiegła po schodach, się tak zmachała, że musiała sobie żygnąć, nie? Well... Jak się postarasz, to do Rolfa doleć. Atak dystansowy. No dobra, wytrwałość. I minus 1, pamiętam. 23. Pięknie. Wszystko z ciebie wyrzuciłaś z siebie, sprężyłaś się w siebie, czujesz się o wiele lepiej.
czemu gobliny czują się dużo gorzej. Czekaj, opowiedz mi, że ona w ten sposób się pozbyła tej choroby. Tak. A ja nie mogę. Ty nie możesz, ty... Ciebie tak to dopadło, poza tym, no, twoja miałeś choroba to była goblińska gorączka. Tak, to była goblińska gorączka i za długo cię męczyła. Natomiast w przypadku Adary po prostu zrobiło jej się niedobrze, bo Grauladon zionął jej twarz smrodem. Dobra, czyli teraz kolejna akcja to wyciągam łuk i następna akcja strzelam z łuku. Strzelaj. Na minus 2 teraz, tak? 20. I na minus 2 niestety nie trafiasz. No. Co? Co? To jest mały zwinny niziołek. Nie trafiło. Co? A w takim razie jego tura. On ma ciągle w dłoni łuk. Będzie strzelał do rakuna. Kolejny parszywy goblin! 27. No tak ledwo, ale trafił. Ile masz klasy pancerza? 18. Czyli nie krytyk. Kurczę, zabrakło jeden do krytyka. 5 punktów obrażeń. Jakiś strasznie nazwany, mocny. Tak? To jest nazwany przeciwnik. No. Oj tak. Straciłbyś palce. Druga akcja, spróbuję strzelić w Rolfa. Reakcja z tarczą. Dobrze, czyli blokujesz tarczą. Jak to wygląda w tym momencie? To działa tak, on strzelił za 23 minus 5, czyli za 18. Mhm. Twoja klasa pancerza to 14 z twoją chorobą, czyli trafia, ale ponieważ zasłoniłeś się tarczą, odejmuje to 5 obrażeń i tarcza przestaje działać. Czyli zadaje ci jedno obrażenie. Ha! Draśnięcie. I ponieważ tarcza się rozwaliła, to nie możesz jej używać przez jakieś tam kilka minut. Mhm, kilka. 10. No, nie pamiętam dokładnie. No. Czyli sto rund możesz. Dobrze, i jako trzecią rundę odwraca się, otwiera szybko drzwi do wieży za sobą i trzecia runda, Ragnar. To dopiero otworzy drzwi, tak? Tak, tak. No to pierwszą akcję zużyję, żeby krzyknąć do niego właśnie. Naprawdę! Poddaj się, nie masz szans! Nie musimy cię zabijać! Nie musicie go nadal zabijać, nikt nie powiedział, że go musicie zabijać. Rozumiem, że już na dyplomację. Tak, poproszę. 24. To znaczy nie musicie mnie zabijać! Nie po tym, co zrobiłem! Nie! Kolejne akcje. Ja teraz stoję właściwie pod nim, nie? Tak, to jest jakieś 30 stóp w górę. 30 stóp w górę, tak, czyli idealnie mogę go trafić w zakręcie, który jest 30 stóp. Tak. Teraz ale ty go widzisz? Tylko, że ty go nie widzisz. Nie? Nie, sorry, on jest za mały, ty okay. Patrzysz w górę na 30 stóp, ty wiesz gdzie on jest, krzyknąłeś do niego, ale nie widzisz go. Czyli spójrz jak się poruszam, mogę tak zrobić. I to jest moja pierwsza, ta druga akcja. I teraz go widzę. Widzisz. I jest w odległości mniej niż 30 stóp. Tak, ale zasłaniają ci mury, więc każde strzelanie trafienia na minus 2. No dobra, no to telekinetyczny pocisk z gruzem. Ragdar gruzomiot. Niestety tylko 12. Kamień, który podniosłeś swoją mocą, poleciał w stronę niziołka i uderzył w drzwi nad jego głową. Rolf. Okej. Nie wiem, czy w takim razie jest sens brać atakować go na odległość, skoro mogę spróbować go zaatakować wręcz. Chyba tak zrobię. Czyli podejdę do niego. Podejdź i zamknij mu drzwi. Ale jeśli jedna osoba stanie tutaj, a druga stanie tutaj, to czy się odpali nam... Flankowanie. Teraz gdzie? Nad nim, czyli tu i tutaj później. Nie, on jest małą istotą. Małe i średnie zajmują obszar, tak kontrolują obszar 5 stóp, więc nie, musielibyście być naprzeciwko siebie centralnie. Jakby to była większa istota, to tak. W tym przypadku nie. Nie będzie to flankowanie. No okej. Okay. Więc w takim razie jedna cholera. Podchodzę tutaj po prostu. To w ramach jednej akcji. Czy ja mam wyciągniętą broń? Też nie mam. Nie. Więc wyciągam rapier i atakuję naszego przeciwnika. Nie ujdziesz stąd żywy! Chyba, że się poddasz!
Ja już nie uznaję już jego jakby poddania się. A tak. Bryz ciebie kapłan. Nie! Jeden! Nie trafiasz. To ja nawet serio? Nie wiem, co próbowałeś zrobić. Ale nie trafiasz na jeden. To jest takie, wiesz, próbuję wyciągnąć rapier z tej za pasa takie. Zaplątał się. Pat. Rakun. Chcę myśleć, że on tak stoi i patrzy, co ty tam robisz? Zdjął wszystkie kaletki. To wszystko przez mnie. No ale skoro wyciągnąłem już łuk, to spróbuję w niego strzelić. Mogę to zrobić. 14. 14 nie trafia. Jesteś blisko, ale... No, koleś jest zwinny. Ten gość to jest jakiś kurde kot. A czy nie można do niego podejść i spróbować go przewrócić? Oczywiście, że można. Przewrócić, złapać, cokolwiek. Spróbuj. Można. Dobrze, masz jeszcze dwie akcje. Strzelaj. Mogę go uderzyć łukiem? Rzuć w niego łukiem. Możesz go spróbować uderzyć łukiem, ale to będzie broń improwizowana, tak, czyli twoim bonusem z siły. Z siły, powiadasz? To nie jest zbyt fin z innym. To nie jest dobry pomysł. Ataku wręcz. Dobrze, to może jednak schowam łuk i wyciągnę rapier. Czyli chowasz i wyciągasz. Okej. Okay. To jest. Adara. Czy jak podejdę bliżej, to będę miała mniejszy minus do strzału? W twoim przypadku nie, ponieważ jeżeli podejdziesz bliżej, to z długim łukiem będziesz miała minus 2, bo będziesz za blisko. Tylko pamiętaj, że on może zaraz uciec, już sobie otworzył drzwi jedne. Pamiętaj, że mam jeden HP. Czy krótkim mieczem można rzucać? Wszystkim możesz. Raczej się tego nie stosuje. Możesz próbować, ale będzie ciężko. Dlaczego chcesz rzucać krótkim mieczem, a nie strzelać z łuku? No, masz większy bonus ze swojego długiego łuku, niż gdybyś rzuciła swoim mieczem. Tak, rzut krótkim mieczem byłby jeszcze mniej efektywny. No dobra, to podejdę sobie tutaj i będę strzelać. To będzie na minus 3. 11. Minus 3. Nie, nie trafiasz. I jeszcze jedna akcja. Okej, czyli na minus 8. 12. Minus 8, nie. Przypomnijcie mi potem, żebym pozbierała strzały. Jak odwraca się w stronę Rolfa, patrzy się, jak po prostu mocujesz się ze swoim rapierem. Patrzy na ciebie, co ty próbujesz zrobić w ogóle? I chowa łuk i wbiega do wieży. I rozpina spodnie. Zamykając za sobą drzwi. Ragnar. Ale czekaj. To jest wyższy poziom tej wieży. Nie, to nie, tak. nie będzie uciekał do tych pokoi, w których my przyszliśmy. Nie. Tam schodów nie ma. Jesteście wyżej. Plan tego widzicie w górnym prawym rogu mapy. Czyli ta wieża ma drzwi na zachód w tym momencie. Po prostu to jest jedne, które możecie chodzić, to jest naokoło tego wszystkiego. On w tym momencie wbiegł do wieży i zatrzasnął drzwi. Aha, czyli najprawdopodobniej no jedyne, gdzie mógł uciec, to jakby na dalszy krąg tego. Tak? Znaczy nie wiedzieliśmy, czy tam są jakieś dalsze te korytarze. Znaczy inaczej, nie wiemy, czy w wieży są schody jeszcze na górę. No normalnie, to podbiegam do drzwi, otwieram je, bo otwarcie to chyba jedna akcja, no, prawda? Na razie, tak, otwierasz, no stoi w wieży na razie tam. Kuku! A kuku! No i tak, są drzwi na zachód. W tym momencie Ragnar do niego. Nie uciekaj! Pomożemy ci! Nie możesz umierać! Daleko już nie uciekasz. Daleko już nie uciekniesz. To twoja ostatnia szansa, żeby się poddać. Nie musimy cię zabijać. I tak jesteś już ciężko ranny. Wy jesteście w o wiele gorszym stanie. Nie weźmiecie mnie żywcem. To niech się zabije, lol. Tak, idą ci dyplomację? W tym momencie to już niczego nie zmieni. Aha, czyli chcecie akcję na gadanie do ściany, czy to liczycie jako darmowa akcja w sumie? Bo to 6. Darmowa akcja. Okej. W takim razie chcę mu dać z pięści, bo nie mam żadnej broni. Proszę bardzo. Już ci klikam. Krytyk, błagam. O Boże! 24! Prawie krytyk, było 19 na kości. 24, tak, trafiasz.
Tylko, że z pięści to są obrażenia nie... tak zwane nieśmiertelne, prawda? Dwa. Ale bolesne. Tak zwane stłuczenie. Trafiasz go, tak, stłuczenia, czyli trafiasz go pięścią w szczękę. Trochę go zamroczyło, ale stoi. Ile stłuczeń to jest obrażenie? Bo to właśnie przeliczało, czy to się nie przelicza? To znaczy, nie przelicza się na zwykłe obrażenia. Okay. Jedyne, co można zrobić, to się nie przelicza na obrażenia, to po prostu w momencie, kiedy osiągnie pewną ilość tych obrażeń nieśmiertelnych, tych stłuczeń, to po prostu traci przytomność. Okay. Mam pomysł, pomijmy go na nieprzytomności, zwiążmy i będziemy mogli go przesłuchać. A czy atak bronią też można go jakoś do nieprzytomności? Na przykład właśnie jak mieczem uderzasz, to zamiast ostrzem to uderzyć tym, jak to się mówi, tą płaską częścią? Obuchem. No nie obuchem, tylko... A, płazem. No, płazem, o właśnie. Żeby go nie zabić, tylko żeby go ogłuszyć, no. Można próbować, tak. I to każdą bronią wręcz? Nawet rapierem można próbować? Tak. No, ale wiesz, sugeruję, ale znaczy, no. Jeśli, znaczy inaczej, ja to tak rozumiem, jeśli powiedzmy, że jakoś postać jest nazwana, czyli jest ważna gdzieś tam dla fabuły, to się zachowuje trochę jak gracz. Czyli jeśli sprowadzimy to powinien go do... dużo gorzej rzucać. Okej, okay, jakby przeciwnik, tak? Znaczy pytanie moje jest takie, czy jeśli go wprowadzimy do zerowej ilości punktów życia, czy on też wchodzi w stan agonii, czy ginie od razu? No, domyślnie każda istota, którą zdejmujecie do zera, jest umierająca. Tylko po prostu, jeżeli są to potwory, no to się zakłada, że one po prostu się wykrwawiają i umierają. No tak. Więc tak, w momencie, kiedy zbijecie go do zera, to on też pada na ziemię i jest umierający. Tak. Czyli Rolf może go ustabilizować. Mogę. Oczywiście. Więc, Ragnar, tu jeszcze masz jakieś akcje? Nie. Więc... Ale możesz przejść przez moje pole do wieży. Tak, właśnie mam taki zamiar to zrobić, nie? Mogę stanąć tutaj pod nim. Tak. W tym miejscu. Więc podchodzę. I już mam wyciągnięty rapier. Tym razem mi się nie wymkniesz. Tam oczywiście zwalając to na to, że mi się wymknął, a nie, że się tam zaplątałem we własne kaletki. I staram się go uderzyć, trafić moim rapierem znowu. Znaczy się znowu, po raz pierwszy, mam nadzieję. 15. 15 nie wystarcza, unika twojego ataku. Ty szczurze! Aha, jak już robię trzecią, to mam jeszcze na minus 5. Tak, czyli na minus 6 co? Zawsze może wypaść 20. No ale nie mam nic lepszego do roboty, więc... ferworze walki tnę go kolejny raz. Tym razem się nie wywiniesz. Prawie jak 20. 2, 20, jedna cholera, nie? 7 w sumie. Wywitał się. Rakun. Rakun, dla ciebie to wygląda po prostu jak takie wielkie kłębowisko, krąg w tej wieży. 3 osoby tam siedzą. Jakby się laski biły na studniówce. No właśnie, czy ja się tam wepchnę w ogóle? Jest jeszcze jedno miejsce na lewo od niego, tam wejdziesz. Tam są też drzwi w tym miejscu. Tak, zatarasujesz mu drzwi. Okej, okay, no to 2 akcje na tym zajdą, ale się tam przejdę. A no nie tyle co zatarasujesz, to zarakunisz. To 2 akcje, a trzecia? Za goblinie. I ciacham rapierem. 15. 15. No, skurczysyn jest bardzo zwinny, to też nie wystarczyło. No, Adara. Co z tym jest nie tak? 3 typów go. Ja trafiłem go z pięści! No, okej, dobra. Dobra. No, przepraszam gdzie bardzo, co ja mam zrobić, jak tam już jest taki kanban? Na baranę. Możesz strzelać! No na pewno! Rzuć granatem. Jaki będzie miała modyfikator? Minus 1. Znaczy, za odległość... A, czekajcie, tu jest odległość. 5... Tam jest jeszcze ściana i drzwi. Czy powiem tak, jak patrzysz na niego, to widzisz go za Ragdarem. Więc to jest minus 1. Natomiast, patrzę na odległość... Powiem tak, na taką odległość, jak on teraz stoi, to twój łuk jest w porządku. Bo to jest ponad 30 stóp. Ale przez to, że Ragdar tam stoi, to byś miała minus 1. Ale tylko minus 1. No to i tak warto spróbować. Okej. Tylko mnie nie traf, proszę. 17. O nie, czyli 17 masz, tak? 17 to nie wystarcza.
Twoja strzała wbiła się w drzwi obok Ragdara. Jeszcze dwie akcje. Co ty robisz, kobieto? 12 za mało. 12 minus 6 to jest. Po prostu w tym momencie liczymy chyba na 20. Po prostu chyba nic z tego, bo 15. Tak, nie trafiasz ani jedną strzałą. Dobrze. Niziołek jest... no, przyparty do muru. Taka tylko sylwetka Ragdara łożona ze strzał dookoła niego. Nie wyjdzie ani przez jedne drzwi, ani przez drugie drzwi. Widzicie panikę w jego oczach. On wcześniej schował łuk, więc wyciąga tylko drugi sztylet z zapasa i będzie próbował dźgnąć rakuna, który blokuje drogę jego ucieczki. Jaką masz klasę pancerza? 18. Wyrzuci 2. Trafił. To jest 29. Ja pierdzielę. To jest krytyk. Więc... pozwólcie, że wyciągnę kartę. Nie ciąg karty, proszę. Nie wyciągaj. Zagnajcie palce rakuna. To jest sztylet, czyli to są obrażenia kłute. Triple damage. Co? Trafienie w istotny organ. Potrójne obrażenia i... zmęczony. Tak, sfatygowany, zmęczony. Bycie sfatygowanym powoduje, że masz minus 1 do klasy pancerza i rzutów obronnych. I tracisz ten status po długim odpoczynku. No nie wiem, czy ta informacja będzie mi potrzebna, ale... dobrze, więc potrójne obrażenia i ciesz się, że wyrzuciłem jedynkę. To są 3 obrażenia i jesteś... wow, ale fart. Nazwijmy to osłabiony, to myślę najlepsze słowo jest. Trafił w śledziony akurat, ona ci nie jest aż tak bardzo potrzebna do życia. Mam dwie. Właśnie, albo wyrostek rybaczkowy. Też mam. Ale dwa. Tak, trafił bardzo boleśnie. Druga akcja, znowu spróbuję cię dźgnąć. Sorry, jesteś na drodze jego ucieczki potencjalnej. Na minus 5 to jest 14, nie trafia. I trzecia akcja, to samo. O, nic innego mu już nie zostało. 10. Minus 10, nie trafia. Ragdar. Okej, to zużyłam swój punkt skupienia, żeby użyć mojego, no, zaklęcia skupienia. Które nazywa się Smocze Pazury. I to zajmuje mi jedną akcję i z moich rąk wyrastają długie, ciemne pazury, a moje ręce i właściwie całe ciało pokrywają smocze czerwone łuski. Drugą akcję zużywam, żeby rzucić zaklęcie Prawdziwe Uderzenie, żeby móc dwa razy rzucić podczas ataku K20 i wybrać sobie lepszy wynik. I trzecią akcję uderzam go moimi pazurami. Jesus Christ. Jakie combo. Prawdziwe uderzenie daje ci podwójny rzut i wybierasz lepszy, tak? Tak, tak, tak. I masz łuski, czyli plus 1 do klasy pancerza, a twoje smocze pazury co robią? Mam, to jest pierwszy rzut, czekaj, zaraz powiem. To wychodzi 22. Pierwszy rzut 22, dobrze, a drugi? A drugi 15, czyli wybieram 22. Okej, czyli 6 obrażeń łącznie, tak? Czyli 6 obrażeń ciętych i od ognia. Nie, dobrze, to jest... więc cniesz. To jest dwa obrażenia, czyli tak, dwa obrażenia cięte i 4 od ognia. Bo no, tutaj tak, ale w sumie nie ma to akurat znaczenia, no on nie wykazuje żadnych raczej zdolności odporności. Dobrze, więc tniesz go, trafiasz przez klatkę piersiową, 6 obrażeń. No i przy okazji jakby co, pamiętaj, że mam przez minutę 5 odporności na ogień. Dobrze. Rolf. Widząc jak tutaj... Ragdar dokonał się, znaczy, rodzaju przemiany, troszeczkę jakby podbudowany tą sytuacją, że jednak nasz effort tutaj, nasza wspólne działania mogą jednak tutaj pomóc. W ogóle jak to musi dla was wyglądać? Wpadł tutaj ork, wyrosły mu nagle czerwone łuski, pazury, które jeszcze płoną przy uderzeniu. Zastanawiam się, czy jakby próba ataku na tego gościa jest sensowna w moim przypadku, czy czasem po prostu nie wziąć, nie rzucić się na niego i nie spróbować go złapać. W czym by się to wiązało? Jak wygląda to złapanie postaci? To jest pewnie przeciwstawny jakiś rzut, nie? W drugiej edycji Pathfindera nie ma rzutów przeciwstawnych. Każdy rzut, który wykonujesz, wykonujesz przeciwko jego jakiejś tam cesze z modyfikatorem. No okej. Okay. Więc najprawdopodobniej będzie to przeciwko jego refleksowi. Natomiast to jest, już ci mówię... Nie chcę rzucać przeciwko jego refleksowi, to jest jakaś łasica, więc...
Dobrze, więc to jest rzut na atletykę, próba schwytania kogoś. Wykonujesz rzut przeciwko jego wytrwałości. O, tak. I możesz, razie... go, możesz go spróbować po prostu złapać, unieruchomić. Ale czy mogę robić to z rapierem w ręce? Musisz mieć przynajmniej jedną rękę wolną, więc tak. Okej, okay. No to robię w ten sposób. Chodź tu, nic po nią. I łapię Ależ go. Ależ mu dogadał. No. 22! 22. Chwytasz niziołka, przypijasz go do ściany i trzymasz. Dospinasz go sporek. Ej! Widziałaś te rozporki fantazy? Rozwiązujesz troczki. Rozporki fantazy, to brzmi jak tytuł dziwnego filmu. To brzmi jak tytuł następnego odcinka. Teraz mam pytanie. Jeśli ja bym go teraz chciał pchnąć tym rapierem, czy on ma jakieś minusy z tego względu, że jest złapany? Tak. Po pierwsze jest nieprzygotowany, po drugie jest unieruchomiony. Także mam minus 2 do klasy pancerza. Tylko minus 2? Tak. Ma minus 2 do klasy pancerza. Tak, no zawsze się może próbować wyrwać. No nic innego sensownego chyba nie zrobię, więc... Czyli trzymasz go, a drugą ręką będziesz go próbował dźgnąć. Tak, jestem kurde chyba najbardziej złowieszczym... Nie chcę być złowieszczym kapłanem. Jezu, ja się tutaj zachowuję strasznie źle. No ja chciałem jak porozmawiać. To ja wiem, czy źle, no. Koleś już teoretycznie przyznał się do tego, że inaczej. Podpalił tam, więc... Tak, podpalił, obciął ucho i prawie zabił Adarę. Nie mam skrupułów przeciwko niemu. Pchnę go rapierem. Proszę. Całe 10. Ale plus 2. To za mało, znaczy... Znaczy plus 1, bo jeszcze choroba. Trafiłeś go, ale nie przebiłeś się przez jego skórznię. A no tak, bo mam mniejszy impet, co by się dało wytłumaczyć. I to... Jeszcze masz jedną akcję, czy to już tyle? No nie, złapałem go, pchnąłem. Jeszcze mam jeszcze jedną akcję, ale znowu kurde na minus 5. To dociśnij ten rapier, co na nim przylega. Myślę, że to nie zadziała w ten sposób, aż tak nie mam... Nakrzyż na niego, niech się przestraszy. Opluj go! Zastanawiam się, czy mogę jakieś zaklęcie ewentualnie tutaj mu machnąć. A nie masz liny? Myślę, że to będzie się tyczyło tak samo, jakbym chciał go obwiązać teraz liną, to tak samo jakbym chciał wyleczyć tamtą gnomkę. 6 sekund go nie obwinę, chyba że... To znaczy, możesz próbować, ale musiałbyś wyjąć najpierw tę linę. Chyba że któryś z... No, rakun swoją linę zostawił na schodach. Ale mogę wyjąć od Rolfa. Możesz. No nie, no bez sensu teraz. Możecie próbować. Możecie spokojnie próbować wiązać. Jak go zwiążemy, to chyba już nie ucieknie za bardzo, no nie? Nie wiem, czy on może się zwiążać. Zwłaszcza jak za szyję. Bo w sumie tutaj obok nas jest dziura, nie? Możemy go wyrzucić przez to i powiesić. I powiesić? No jest dziura. Wow. Czekaj, tam jest dziura? Tak, jest dziura. A ty myślałeś, że Rolf jest zły. Ale to jest tylko 40 stóp. Jestem praktyczny, ale on będzie wisiał, a nie stał. Jest względne, to bycie praworządnym, być chaotycznym robi na ogół różnicę. Czekaj. Czy tu jest 40 stóp? W dół. Gdzie ustaliliśmy, że 9 stóp to jest około 3 metrów. Tak. 13 metrów. Każde 10 stóp upadku to jest bodajże K8 albo K6 obrażeń. Wyrzucam. Staram się go zrzucić z tej wieży. No to będzie rzut na atletykę znowu. Bardzo dobrze. Przepadnij! Leć w tą dziurę! 19. Ojojoj. Dobrze, więc trzymasz tego niziołka. Przytrzymałeś go, przybiłeś go do ściany, odwróciłeś się i wypchnąłeś go przez dziurę w wieży. Dobrze, ja tylko sprawdzę, ile to jest dokładnie obrażeń. Osoba, która spadła więcej niż 5 stóp, otrzymuje obrażenia obuchowe w ilości połowy dystansu, który spadła. Mówiąc, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, to jest 40 stóp, więc otrzymuje 20 obrażeń obuchowych i ląduje na dole wieży. Martwy? I słyszycie tylko takie wup i leży nieruchomo. I teraz Rolf robi tylko coś takiego.
Otrzepuje ręce. Tak. Dobrze, będzie mi się to wywijał. Niziołek wypadł z wieży, nie rusza się. Z tej odległości nie jesteście w stanie stwierdzić, czy żyje, czy nie. Co robicie? Rolfie, ustabilizuj go. Możemy się z czegoś ciekawego dowiedzieć. Znaczy, rozumiem, że jesteśmy poza walką, tak? Tak. Ale nie, w sumie, czekaj, bo on ma teoretycznie ile tam? Rund 5, ale to i tak bym był w stanie w przeciągu tych wszystkich rund do niego podbiec. Tak, no, tak. No, w pociągu jednej dobra, czyli oczywiście Adara, schodami, Adara bije ci kurinie. Brawo, dobra? Adara bije ci brawo. Słyszę brawo z daleka. I staram się go ustabilizować swoją sztuczką oczywiście. Właśnie nazywa stabilizacja. Więc stabilizujesz niziołka. Czujesz puls, żyje, ale jest nieprzytomny. Dobij go! Nie zapomnij go związać! Wyciągam linę i go związuję. Tak, żeby nie zagrażać jego życiu. Staram się mimo wszystko, ale nadal. Niziołek leży przed tobą związany, nieprzytomny. W sumie ja jak to związałem, do Blinki. To teoretycznie mogę wykonać za nim teraz akcję leczenia, nie? Może najpierw na nas, co? Na was jeszcze nie może, na was już próbował poprzednio, to godzina. Godzina jeszcze nie minęła. Dobra, to ja podchodzę do tamtej goblinki, co odciął mu ucho i się pytam, o droga, to mówię, że to goblinka, prawda? Właśnie. Tak, tak, tyle no. Widzisz, że to goblinka. No, bo zaraz bym to jakieś fapa popełnił. Oj, droga pani, przepraszam, że nie zdążyliśmy na czas dobiec. Najważniejsze, że pani żyje, ale czy oprócz ucha to coś zdążył pani zrobić albo pani komradom? Nie. I widzisz, że ma trochę problem z mówieniem, mocno ją musiał trzymać wcześniej, ale... Nie, ale... Rolfie, chodź tu pomóż. Wychodzę po linię. Dziękuję, przyjaciele, jest... Bo jesteście przyjaciółmi, tak? Musicie być przyjaciółmi, bo pomogliście trzmielom przed tym... Dobrze, dobrze, niech już pani na razie się nie odzywa. Przyszedł tutaj na wezwanie. Tak, przyszedł na wezwanie pani Warbal. Ragnar przeciera twarz. Warbal, tak, kuzynka Warbal. Ona mądrzejsza od nas wszystkich. Ona w mieście teraz mieszka, tak. Powiedzcie jej, że wszystko z nami w porządku. To może tak byśmy wszyscy poszli do miasta? Będzie bezpieczniej. Tu w innym pokoju grasuje wielki nietoperz. Nie chciałbym was tutaj zostawiać z nim. Nie no, my wiemy. My do tej pory to mieszkaliśmy bardziej w podziemiach tutaj. Mamy takie fajne piwnice. Mieszkaliśmy tam, ale pojawiło się dużo różnych bestii. Musieliśmy się stamtąd wynieść. A skąd w ogóle ten dziwny gad i ten niziołek? Co oni tu robili, nie wiecie? Ten pies, smok, to wyszło z podziemi. Wyszło z podziemi. Tam, gdzie jest, tam, gdzie widzicie zawalone schody, to tam schody drugie były i prowadziły właśnie do piwnicy i stamtąd wyszedł. I teraz jak patrzycie, rzućcie na percepcję. Na percepcję. W międzyczasie w sumie jak ona też jakby opowiada o tym wszystkim, to staram się opatrywać jej ranę, nie? 10. Ragnar 18. Ragnar i Adara, widzicie, że pod tym gruzowiskiem, 10. Widzicie, że spod tego gruzowiska wystają łapy drugiego Grauladona. Także to wygląda tak, jakby one wychodziły stamtąd, wychodziły spod ziemi. Tak jak ta goblinka wam mówi, tam były schody w dół. Także one musiały wychodzić spod ziemi i coś się stało, że te schody się zawaliły. Jednego zresztą przygniotły na śmierć, drugi przeżył. Mówicie, że mieszkaliście w tej piwnicy, do której to jest jedyne wejście, które jest tutaj zawalone? Nie, 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 nie. Nie. No, już trochę lepiej zaczyna mówić, już masuje sobie gardło. Nie, nie, ale jest jeszcze jedno wejście na zachód od całej Cytadeli. Tam jest taka niewielka góra, takie wzgórze i tam mamy ukryty korytarz. I jeżeli spojrzycie na mapę, to tam widzicie takie niewielkie wzniesienie
I to tam o to wzniesienie najprawdopodobniej chodzi. I zwracam się do całej grupy tych goblinów i pytam się, a nie wiem, może ktokolwiek, cokolwiek może usłyszał od tego niziołka, co on w ogóle tutaj robił? Dlaczego tu? Nie bardzo, no. Po prostu rzucił się na Halbę i tu te gobliny pokazują tą goblinkę, która, a tak, przepraszam, tak, Halba na imię. I nie za bardzo zaczynają się przekrzykiwać jeden z drugim, próbują mówić, co się stało. Strasznie się robi harmider, ale z tego wszystkiego jesteście w stanie wyciągnąć te kilka informacji, że pojawił się tutaj, że próbował dostać się na dół i wpadł na gobliny, które akurat uciekały przed Grauladonem. No i chwycił Halbę w momencie, kiedy wyście usłyszeli to całe zamieszanie. Czy po prostu on chciał dostać się do tych piwnic? Czy wszystkie pomieszczenia w tej piwnicy były dla was dostępne, czy też omijaliście niektóre? Kilka pomieszczeń omijaliśmy, ale tak naprawdę nie wiem nawet, ile jest tam tych pomieszczeń. Zajęliśmy sobie 3-4 pokoje, w których od jakiegoś czasu sobie mieszkaliśmy i nikomu nie przeszkadzaliśmy. Ale musieliśmy się stamtąd wynieść, ponieważ pojawili się jacyś dziwni, pojawili się, ciężko powiedzieć, nazywali siebie żarokłami i mówili, że teraz to będzie ich dom, grozili, że nas upieką i że nas opiorą ze skóry i że nas zjedzą i w ogóle mieli ze sobą te suche potwory. Troszeczkę zaczyna panikować, hiperwentylacja na całego. Zwracam się tak do innego goblina. Żarkły? To jacyś ludzie, jakieś inne istoty? Jak oni wyglądali? Byli różni, ale widzieliśmy kilka żaboludzi, widzieliśmy kilka dziwnych małp. Byli ubrani w dziwne szaty i Halba mówiła, póki nie zachowywała się tak jak teraz i Halba dalej szybko oddycha, że to jakieś kultyści? Kultyści kogo? Nie wiem, ja dużo słów nie znam, tak tylko powtarzam, co słyszałem. Zwracam się do mojej drużyny. W sumie nie zdążyłem jeszcze w tym całym harmiderze przekazać, ale wcześniej zdążyłem zerknąć na część dokumentów, które zebraliśmy z innych pomieszczeń i pod całą tą cytadelą znajduje się sieć antycznych ruin, jakichś labiryntów, korytarzy podziemnych. Skoro ten niziołek chciał tam się przedostać i jeszcze obecność tych żarków i cały ten atak, no... To zrobimy sobie wycieczkę. Nie jest tutaj najbezpieczny i musimy zabrać najlepiej wszystkich członków plemienia Trzmieli. Najlepiej do miasta. Ewentualnie mogę zapewnić im jakiś pobyt tymczasowy, bądź nawet i na zawsze, jeżeli by chcieli, w moim plemieniu, ale musieliby wpierw, tak jak mówisz, Adaro, odpocząć, ponieważ do mojego plemienia jest jeszcze kawałek drogi stąd. Halba się troszeczkę uspokoiła i mówi, że nie, spokojnie, my sobie damy radę. To nie jest całe nasze plemię. Mamy też kilka małych jaskiń tutaj we wzgórzach nieopodal, także spokojnie, my sobie damy radę. Czy te jaskinie są połączone z tunelami do tej cytadeli? Nie są. To są osobne. Kiedyś po prostu tam mieszkaliśmy. Kilka goblinów tam nadal sobie pomieszkuje, ale spokojnie, wszyscy się tam pomieścimy, damy sobie radę. To ja mam propozycję. Może rozbijmy przed twierdzą jakiś obóz, bo i tak musimy odpocząć. Ja opatrzę rany tego naszego podpalacza. Małą tą gnidę. Najpierw się upewnimy, czy jest na pewno dobrze związany. No i wrócimy do miasta. Niech go tam osądzą, tak? Niech odpowie za swoje czyny. Dobry plan. Najlepiej, żeby Trzmiele poszły do Warbal, powiedziały, jak wygląda sytuacja i ustaliły z nią, co mają dalej robić. Odwracam się jeszcze raz do goblinów i mówię, a właściwie zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Ragdar i pochodzę z plemienia Smoczej Krwi.
którego to jestem dowódcą. Gobliny patrzą się na ciebie i tak... Oho. No, to nie wiedzą, o co chodzi. Tak, w każdym razie musimy go przysłuchać najpierw, zanim w ogóle odprowadzimy go do miasta i cokolwiek z nim zrobimy. Ponieważ jeżeli no to on... tak powiedziałem. Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli on szukał rzeczywiście czegoś wartościowego w tych podziemiach, to też nie potrzebujemy, żeby tutaj się zaraz inni zaczęli kręcić, skoro tam są różne bestie i tak dalej. No to możemy zrobić w ten sposób, bo co by nie mówić, to miejsce jest opuszczone, tak? Mm. Zajmiemy je jako własne i nie wiem, rozkręcimy tutaj niezły kram i tyle. Możemy to, ja jestem za tym, żeby zamienić to w wielką świątynię Kaidena. Kto jest za? No, żeby całą Sadelę zamienić w świątynię Kaidena, no to... Dobra, jest, to jest trochę, no to, nie wiem, czy twój bóg by się ucieszył tak? takiego marnotrawstwa. Tak, jak najbardziej. Sam jest należy do wyznawców Kaidena. Lecz proponuję, tak jak tutaj wspomniałeś, żeby była to nasza przynajmniej tymczasowa baza wypadowa. Moglibyśmy zebrać tutaj część jakichś surowców i zapasów. Skoro i tak mamy tutaj dużo rzeczy do badania, dużo pomieszczeń, same podziemia. Mógłbym także posłać wiadomość, żeby kilka osób z mojego pomiaru tutaj przyszło i pomogło nam w ułożeniu tutaj jakiegoś właśnie takiego punktu wypadowego. Mamy mniejsze zwierzątka, większe zwierzątka. Jak daleko w tym momencie jest twoje plemię? Oj, zaraz ci muszę teraz odpalić mapę. Nie, bo tak przyszło, to takie trochę... No, przybyło, może lepiej, o. Oni są już w sąsiadującym kraju, ale tak blisko granicy. Oj, tam miesiąc, dwa. Nie, no myślę, że na jakichś zwierzętach to by była kwestia mniej niż miesiąc. Na gepardach. Potem ma to policzyć. Przeszukamy potem dalej twierdzę i możemy ruszać dalej. Jestem za. Myślę, że plan przeszukamy twierdzę to jest raczej takim planem długodystansowym, ale jestem też za. Więc... No najpierw ja bym badał od góry i potem szedł na dół. Okej, okay, ale zanim zaczniemy badać, co powiecie na... Odpoczynek. Łyk piwa przy ognisku. Tak, pamiętajmy, żeby jeszcze pilnować tego oto niziołka. No to ja mam pomysł. Ja już go związałem. Jeszcze sprawdzimy tylko, czy jest dobrze jakby, tak powiem, zabezpieczony. Najpierw go przymocować do jakiegoś gruzu czy coś. Zabierzemy od niego wszystkie bronie i możesz sobie go zarzucić na plecy. No chyba, że wcześniej odzyska przytomność. Znaczy, no jakby ja go chcę odsucić, tak? Bo ja nie wiem, jak długo wytrzyma w takim stanie. Chciałbym go mimo wszystko opatrzyć mu trochę te rany. No dobra, ale może najpierw poczekajmy i zajmiemy się swoimi ranami. Mhm. Okej, teraz mówiąc bardzo takiego technicznego punktu widzenia, nie jestem w stanie się zająć waszymi ranami, a jego tak, więc... No, ale to nie natychmiastowo, możemy chwilę poczekać, nie? Wytrzyma chyba w takim stanie, jak jest ustabilizowany kilka godzin. Okej, albo przybiegnie jakiś szczur. Bo w sumie Rolf to bardziej może stwierdzić, no ale jeżeli już ustabilizował tego Kalmonda, to może i kilka godzin wytrzymać, prawda? Bez jakiegoś leczenia. No tak, no póki jest nieprzytomny, to tak, po prostu po dłuższym, że tak powiem, nawet odpoczynku będąc nieprzytomny, w końcu się wybudzi sam z siebie. O, to możemy robić długi odpoczynek przy nim związanym właśnie, żeby go pilnować. Ja bym nie chciał odpoczywać w tym miejscu, tu jest martwy Grauladon, wyjdźmy na zewnątrz, błagam was. To jest zewnątrz. Na zewnątrz, gdzie nie ma martwego truchła, czy gdzie nie ma truchła, trucho zazwyczaj jest martwy. To możemy się po prostu cofnąć do tej sali, z której wyszliśmy. Możemy sobie odpocząć razem z... Czy ktoś pamięta o małych wargach? Co? Czy ktoś pamięta o małych wargach? No. Pamiętam, ale tylko nawet kilka minut zostały same w zamkniętym pomieszczeniu. Wrócimy, a ich tam nie będzie. Znaczy nie, żebym na to liczył, ale... Jak wrócimy, to dobra, no to w takim razie proponuję, żebyśmy przenieśli się do któregoś z tych pokojów, gdzie znaleźliśmy te małe wargi. Najlepiej może do tej biblioteczki, a nie, tam jest blisko nietoperza. To tam, gdzie był ten warg duży, to małe pomieszczenie i tam sobie odpoczniemy. Weźmiemy tego niziołka, weźmiemy małe wargi. W zasadzie tego niziołka, to stamtąd już jest
Hej, w zasadzie to możemy po prostu pójść do tej komnaty, gdzie były cele i po prostu go tam zamknąć. A no tak, tam były cele, dobry pomysł. No to podchodzę do tego niziołka, biorę go na plecy. Najpierw idziemy do piesków, żeby zobaczyć, jak tam u nich. Pieski tarzają się w śmieciach. Rakun, weź pieski ze sobą. Przejdziemy do tej sali z cenami. I niosę go do celi. Dobrze, więc Rakun jest w komnacie z pieskami. Wziąłem ze sobą. A no, zabieracie nie je ze sobą, tak? Zabieracie je ze sobą. Czy jesteście wszyscy w tym pomieszczeniu z celami, tak? Tak. Zabieracie tam ze sobą Kalmunta. Niziołka. Tak. Bo jeszcze nie wiecie, czy jest to Kalmont. Nie przedstawił się wam. Ale nie, przyznał się, że podpalił ewidentnie. Wziąłem trochę jego krwi, wysłałem na ancestry.com i wiem. Dobrze, więc trzymasz ze sobą Kalmonta i do której celi chcesz go wrzucić? Tej, która jest pod Ragdarem, teraz na mapie. Czyli ta ostatnia najdalej, tak? Okej. Okay. Wszyscy rzućcie na percepcję. 11. 16. 7. Więc w momencie, kiedy przyniosłeś Kalmonta do celi, zauważyłeś, że pod kupą gruzu coś leży. Przyjrzałeś się i widzisz wystającą, tak, widzisz wystającą kościstą rękę. Ups. Ja tego nie badałem wcześniej. Nie. Tylko w tej jednej celi, tak? Nie podchodziłeś do celi. Obracasz się, patrzysz do innych cel i cztery najbliższe cele są pełne kości. A te cztery pierwsze nie? Cztery pierwsze nie. Chcę po cichu, dalej z niziołkiem na plecach, wycofać się do tej pierwszej celi na dole i go tam rzucić jednak. Dobrze, więc w której celi podchodzisz? Pierwsza u dołu i po lewej. I muszę chyba na składanie, skoro po cichu, tak? Tak, poproszę. Czyli Kalmonta chcesz wrzucić do tej celi, która jest pierwsza, najbliższa biurka. Tak, ile wrzuciłeś na składanie? 11. Więc podchodzisz do tej celi, zrzucasz z siebie bezwładnego Kalmonta. Dobrze, że Rolf zamknął drzwi za sobą. Tak zrobiłem. Tak było. Natomiast za sobą tych czterech cel słyszysz takie nie. Fuck. Nie. Co to? I w każdej tych czterech cel wstaje szkielet. Czy co? I patrzą się w twoją stronę pustymi oczodołami i zaczynają zbliżać się w waszym kierunku. No rzeczywiście dobry pomysł, Dara. Ale to już następnym razem. Nie! Nie! Dlaczego nie odpoczęliśmy tak, jak prosiłem na zewnątrz? Dlaczego? Ja chciałem sprawdzonej bibliotece. Najbardziej mi się podoba, jak za każdym razem ktoś proponuje odpoczynek, albo chociaż na chwilę, to inna osoba mówi, dobra, dobra, to za chwilę, tylko jeszcze pójdźmy tam.